rozmyślając o tym, co trzeba dzisiaj powiedzieć, przyszła mi na myśl pewna historia na zapleczu pewnej restauracji, na tak zwanym zmywaku pracował pewien chłopak. Z sal restauracyjnych przywożono tace z brudnymi naczyniami, serwetkami i on z tym wszystkim robił porządek. Przygotowywał naczynia do zmywarek, wyrzucał papierowe serwetki i zauważył, że wśród wyrzucanych serwetek pojawiała się co jakiś czas serwetka z jakimś szkicem, rysunkiem, jakieś dziwne budowle, czasami tylko kilka kresek, ale w jakiś sposób szczególnych. Ktoś inny wyrzuciłby te serwetki do kosza, jednak dla niego były tak ciekawe, że szkoda było wyrzucać. Zbierał te serwetki i zaczął wklejać do albumu. Nigdy nie był na salach restauracji, gdy byli tam goście, nie wolno było mu tam wchodzić. Co ciekawego się tam dzieje? Kim był autor tych niezwykłych rysunków? No, miał tylko w rękach ślady w postaci serwetek. To taka ilustracja śladów z innego świata, ale takim śladem z innego świata jest też to, na co za chwilę popatrzymy, fragment z Biblii, która sama twierdzi o sobie, że jest Słowem Bożym, słowa inspirowane przez Boga, ślady z tamtego świata duchowego. Jak właśnie te tajemnicze zapiski na serwetkach pochodzących ze świata, który istniał gdzieś tam, ale do którego nie było teraz dostępu. Zobaczmy, jaka cząstka zapisków z tamtego duchowego świata zostanie dzisiaj przytoczona. List do Rzymian, poznajemy go fragment po fragmencie. I nasz dzisiejszy tekst to List do Rzymian, rozdział 8, wersji 1-4, ale poznamy go w dwóch częściach. Trochę go poszatkujemy. Dzisiaj poznamy wersy 1 i 3, a następnym razem, jak to mówimy, jak Bóg pozwoli, 2 i 4. Więc dzisiejszy tekst. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Dzisiejszy tekst, ślad z duchowego świata, przekaz z duchowego świata. Jakie tu są słowa kluczowe? Zdecydowanie słowa w wersie 1. Nie ma już potępienia. Żyjemy sobie w tym naszym materialnym świecie. Jesteśmy podobni trochę do tego chłopaka na zmywaku. Zajmujemy się myciem naczyń albo czymś innym z tysięcy innych normalnych czynności, jakimi się w życiu zajmujemy. A tu przyjeżdża do nas serwetka i jest coś na niej napisane. Nie ma już potępienia. Ktoś napisał na serwetce, nie ma już potępienia. Brzmi poważnie, co kryje się za tymi słowami. Gdy byłem nastolatkiem, to ujawniło się we mnie ogromne zamiłowanie do przyrody, do szukania pięknych widoków, jak pewnie u wielu z was. Różne wyprawy w góry, również podkrakowskie dolinki. Były tam naprawdę niepowtarzalne klimaty, które, jak to się mówi, rozwalały. 18 urodziny, no, koniecznie na szczycie Babiej Góry. Byłem gotowy wiele poświęcić, by patrzeć na jakiś niezwykły pejzaż. I wielki ból, kiedy trzeba było jednak stamtąd zejść i wrócić.
Po tym, jak przeżyłem swoje nawrócenie do Chrystusa, czwarta klasa liceum, na koniec już, to nadal to było dla mnie wielką wartością i jest do dzisiaj piękne widoki, ale z czasem nad tym zainteresowaniem wyrasta coś zupełnie nowego, jeszcze silniejszego, mianowicie piękny widok, ale zaciekawienie tym, który te widoki stworzył. Zrozumiałem, że to, na co patrzę, to dopiero jakby najpłytszy znak jego działania, jak taki ślad po maźnięciu pędzlem przez artystę. Skoro to maźnięcie jest tak wspaniałe, nasz materialny świat, to kim jest sam artysta? I coraz większe pragnienie poznania tego duchowego świata, w którym jest Bóg, by poznać ten duchowy wymiar. Z pewnością wielu z was tutaj utożsamia się z tym pragnieniem. Piękne krajobrazy to tylko materialne ślady. Trochę jak te serwetki w restauracji, które przejeżdżały na zmywak. A co dopiero musiało się dziać tam? I kim był ten, który je tworzył? Ale nie tylko w dziedzinie poznawania piękna przyrody, również w tym, co warto w życiu robić, czym się zajmować. I też doświadczyłem pewnej przemiany. Po etapie samorealizacji, gdy marzenia dotyczyły wyłącznie mnie samego, zaczęło dochodzić do głosu inne marzenie, robić coś dla ludzi, zaspokajać ich potrzeby. Te potrzeby, które najbardziej mnie poruszają, wypełnienie jakiejś misji. Czyli być takim doktorem Judymem z Ludzi Bezdomnych Stefana Żeromskiego. Dawać ludziom to, czego im brakuje. Udostępniać to, do czego nie mają dostępu. Teraz tylko ustalmy, kim będę, by dawać coś ludziom, lekarzem, muzykiem jazzowym, profesorem na uniwersytecie, reżyserem. Tak, to też był producentem ziół leczniczych, restauratorem zabytków. No teraz wystarczyło tylko zdecydować, ale nie mogłem znaleźć czegoś, co do czego byłbym pewny, że jest najlepszy. Wiem, że wielu z was ma podobne marzenia, by pomagać ludziom w czymś. Życie dla samego siebie jest naprawdę nieciekawe i szybko kończą się pomysły, ale służyć, jakaś misja, pomagać ludziom w czymś, w czym są bezradni, udostępniać im coś, co dla nich niedostępne, wolność, edukacja, praca, zdrowie, podróżowanie. Pamiętam wypowiedzi niektórych z was, a także potencjalnych słuchaczy, wyrównywać szanse młodych ludzi, młodych pokoleń, by mieli dostęp do najlepszej edukacji. Ktoś niedawno, być może nas też dzisiaj słucha z innego miasta, niedawno powiedział, że jego marzeniem jest udostępnianie ludziom gór, a zwłaszcza Himalajów, dać możliwość, zwłaszcza tym, których nigdy by na to nie było stać, wyrównywać szanse z ludźmi zamożnymi pod tym względem. To są marzenia, które nas poruszają. Nasze ludzkie, zwyczajne marzenia. Ale dzisiaj przyjechała do nas wiadomość na serwetce z innego świata. Nie ma już potępienia. Wiadomość brzmi poważnie, ale też ambitnie. A co to jest? Amnesty International? Czy to posiada jakąś wartość? A może to ma jakiś związek z tym moim pytaniem,
Jaka jest ta najlepsza rzecz, którą chciałbym udostępniać ludziom? Czy jest tu jakiś udział dla mnie? Pojawia się tutaj pewne kluczowe słowo, tak? Które słowo byśmy wybrali za kluczowe? No, z pewnością jest to słowo potępienie. Niezbyt przyjemne słowo. Co to jest potępienie? W tym kontekście chodzi o relację człowieka z Bogiem, ze Stwórcą i o problem, który w tej relacji istnieje. Potępienie ogólnie to wyrok, jaki ciąży na człowieku, który wszedł w konflikt z prawem. Na niektórych ludziach ciąży jakiś sądowy wyrok, do nich przypisany. Ktoś czasami mówi, słuchajcie, kto zaopiekuje się moimi bliskimi, bo ja muszę odsiedzieć wyrok, tak się zdarza. A do najbardziej dramatycznych wyroków potępiających należy bycie z pewnością uznanym za zbrodniarza wojennego. Taki człowiek, który się tego dopuścił, który otrzymał jakiś tam wyrok skądś za to, że jest zbrodniarzem wojennym, może chować się gdzieś przed tym wyrokiem, może nawet stworzyć jakieś państwo z rządem marionetkowym, by się w nim ukryć i może tam sobie ogłaszać, że niczego nie jest winien, może śmiać się z tego wyroku, może nawet przestać o nim myśleć, ale to ani na chwilę nie zmienia faktu, że jest obciążony wyrokiem i ten wyrok może go w końcu dopaść. Ale tutaj w naszym tekście z innego świata mamy konflikt z Bogiem i wyrok, jaki w związku z tym ciąży. Bóg nam objawił przez swoje słowo, kolejna serwetka, która do nas przyjeżdża, kolejny zapisek z zaświatów, że taki wyrok ciąży nad każdym człowiekiem, mówiąc precyzyjnie, z wyjątkiem niemowlaków, które jeszcze nie zdążyły wejść w ten konflikt z Bogiem. Jesteśmy obciążeni wyrokiem. Oczywiście niektórzy powiedzą, że ich to nie interesuje. Tak jak w przypadku obciążenia jakimś wyrokiem sądu, ktoś może starać się o tym nie myśleć. Podobnie współczesny człowiek bardzo często dokonuje wyparcia tego problemu, ale to nie zmienia faktu, że wyrok ciąży. I w tym przypadku wyrok każdego w końcu dopadnie, tak? Gdzieś Bóg nas zapewnia w swoim słowie. A więc wyparcie problemu, że jestem w sytuacji właśnie bycia obciążonym wyrokiem, wyparcie tego problemu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Żyję pod wyrokiem, ale staram się o tym nie myśleć, staram się to obracać w żart. Stwórzmy środowisko, w którym będziemy zaprzeczać, że taki problem istnieje. Powiedzmy, że to jacyś tam przebiegli ludzie wymyślili, by trzymać nas w zależności. Zbudujmy uniwersytety, które będą udowadniały to, że to wszystko są przesądy. A my, nowocześni, światli ludzie, z politowaniem będziemy się uśmiechali na samą myśl i nawzajem będziemy się wspierać, że taki problem nie istnieje i też poczuć się bezpiecznie. To jest sytuacja, w której dzisiaj znajduje się wielu ludzi. Jestem ja w środowisku takim właśnie, które z czegoś takiego jak potępienie, gniew Boga się po prostu śmieje. Ale to wszystko na nic, bo wyrok skazujący i tak każdego z nas dopadnie i
to nie jest dobre rozwiązanie. Czy aby na pewno? Czy to obciążenie naprawdę istnieje? Czy te słowa gniew, a w zasadzie no, jak to było? Potępienie jest czymś realnym. Biblia, Słowo Boże, jest jak szkic na serwetce, która dociera na zmywak. Nie powstał ten szkic sam, ktoś go tam zrobił. A tutaj Bóg, to jest słowo od Boga. Ktoś powie bujda, ale wśród tych kresek, wśród tych świadectw z duchowego świata są pewne szczególne kreski, które są absolutnymi, materialnymi dowodami realności duchowego świata. Integralnie związane z Biblią. Pewne fakty, które udowadniają czarno na białym na 100%, że to jest prawda. O czym mówię? O jakich kreskach? O jakich zapiskach w Biblii? Oczywiście proroctwa. 300 proroctw o Jezusie, o Jego przyjściu. Wszystkie spełniły się w osobie Jezusa. I tu już nie ma czegoś takiego, że można skwitować, że to są czyjeś emocje czy oszustwa. To są najzimniejsze i najbardziej obiektywne fakty, że coś zostało wcześniej zapowiedziane i to się spełniło. I to w stopniu usuwającym wszelkie wątpliwości. Więc jeżeli rzetelnie podejdziemy do sprawy, mamy tutaj apel do racjonalnego umysłu. Bóg nie każe nam skakać w ciemność zamkniętymi oczami. Wystarczy, że sprawdzisz dowody. I paradoksalnie więcej wiary trzeba do tego, by zaprzeczyć, że to jest prawda, niż by uznać, że to są ślady duchowego świata. Czyli można powiedzieć, że ateiści są bardziej wierzący w tym kontekście. Więc jeżeli patrzysz na przyrodę, piękne, doskonałe krajobrazy i w oglądaniu tego pięknego świata może jest dla ciebie sens życia, jednak odsuwasz od siebie myśl, że wskazują one na Stworzyciela, to pomyśl, że czerpiesz pełnymi garściami z czyjegoś dzieła, ale nie chce ci się sprawdzić faktów, które to potwierdzają. I zatykasz uszy, gdy ten ktoś ma ci coś do powiedzenia. No, klasyczny mechanizm wyparcia. A może wypadałoby chociaż przez grzeczność posłuchać. To tak odnośnie tego, na ile ten problem, konflikt z Bogiem, wyrok skazujący jest czymś realnym i prawdziwym. Wszystko wskazuje na to, że jest. A więc jest to największy problem człowieka stojący u źródeł wszystkich innych problemów. I wyparcie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zamiast wypierać, lepiej go rozwiązać. Więc po kolei. Ten konflikt z Bogiem. Kogo dotyczy? Bóg zapewnia nas, list do Rzymian 3, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ten problem dotyczy każdego człowieka, no z wyjątkiem niemowlaków, jak już powiedzieliśmy. Jak powstał ten konflikt? Na skutek buntu człowieka. Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale wybrał niezależną drogę życia, drogę buntu, przez co sam wszedł w konflikt, skonfliktował się z Bogiem i ciąży na nim jaki wyrok, jakie potępienie. Boże objawienie nie pozostawia nam wątpliwości. Popatrz Rzymian 6. Zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć w znaczeniu oddzielenia od Boga. Wyrok skazujący, to oznacza po prostu wieczność z dala od Boga.
Współczesny człowiek często wzrusza ramionami i dokonuje wyparcia problemu i wraz z innymi obciążonymi śmieje się z tego, ale właśnie przez wyparcie problemy się nie rozwiązują. Jednak wyparcie to nie jest jedyna chybiona reakcja na wiadomość o potępieniu. Wielu ludzi próbuje w inny sposób rozwiązać problem. Stara się go rozwiązać przez bycie lepszym człowiekiem, a konkretnie przez zasłużenie sobie na przebaczenie. Ale również w tym przypadku Bóg posyła nam serwetkę i zapewnia, że to nie jest rozwiązanie. Znowu list do Rzymian 3:20. Jako że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Twierdzenie, że można rozwiązać problem przez dobre uczynki, to jeszcze jedna ucieczka. Ucieczka zamiast sięgnąć do istoty problemu. Człowiek chce zadowolić Boga swoimi dobrymi uczynkami. Jest to rodzaj wybiegu. I znowu ten sam mechanizm. Stwórzmy środowisko, w którym będziemy siebie nawzajem zapewniać, że to jest dobry sposób zarabianie na zbawienie przez dobre uczynki. Stwórzmy państwo, uniwersytety, w których będziemy siebie zapewniać, że trzeba zarabiać na zbawienie przez dobre uczynki, że wręcz sens życia to jest właśnie zbieranie tych dobrych uczynków. Niezależnie od rozmiarów tego przedsięwzięcia, Boża sprawiedliwość i tak każdego dopadnie, bo jest coś takiego jak koniec naszego życia i będziemy musieli przed Bogiem stanąć. I zdaniem Boga to również nie jest rozwiązanie, wyrok ciąży nadal. Więc zamiast wypierać lub znajdować połowiczne rozwiązania, warto problemem się zająć i go naprawdę rozwiązać. Jest rozwiązanie i o nim właśnie mówi dzisiejszy fragment listu do Rzymian. Dla tych, którzy są w Chrystusie, uwaga, niezwykłe słowa w kontekście tego, co zaobserwowaliśmy, nie ma już potępienia. Ten największy problem człowieka, jaki istnieje, może być rozwiązany w jednej chwili. Wystarczy tylko być w Chrystusie. I my właśnie możemy pomagać w tym ludziom, udostępniać im rozwiązanie problemu, pomóc im rozwiązać największy problem. Jak to się dzieje, kiedy to się dzieje, że człowiek jest w Chrystusie? Jak być w Chrystusie? Potrzebujemy podjąć pewną osobistą decyzję, taką wielką decyzję. Ta decyzja dotyczy mojej postawy buntu. Postawa buntu jest wyjściową postawą każdego człowieka. Potrzebujemy zmienić nasz bunt na niebunt. Zwrot naszego podejścia do Boga o 180 stopni. Od nie będziesz mi, Boże, mówił, co mam robić, nikt mi nie będzie mówił, to jest moje życie i ja o nim decyduję. Bóg jakby odpowiada, tak, to jest twoje życie, ty decydujesz, nikt ci tego nie chce zabrać, ale zdecydowałeś, że będziesz szedł drogą z dala ode mnie, do czego masz oczywiście prawo, ale ta droga źle się kończy. Tam wcale nie jest ciekawie, gdzie jest beze mnie. Więc zapraszam ciebie, żebyś zmienił tą postawę buntu na postawę zaufania. A wtedy będę mógł dać ci wszystko, co mam do dania i doświadczysz pełni. I nadal będzie to twoje życie, ty będziesz decydował. Bo ty masz prawo zdecydować również to.
by iść moją drogą. Zawsze Twój wybór. Bo wybacz, moja droga, tak Bóg jakby mówi, jest lepsza od Twojej. Potrzebujesz lepiej wybierać. Potrzebujesz zmienić bunt na zaufanie. I ten moment zmiany zwrotu o 180 stopni od buntu do zaufania, tak jest opisany w Księdze Apokalipsy 3. Zobaczmy. Oto stoję u drzwi i kołaczę, to mówi Jezus. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Gdy to się stanie, gdy Chrystus zamieszka, los człowieka zmienia się z potępienia na przyjaźń z Bogiem. Następuje więc zmiana, która obiektywnie jest największą zmianą, jaka może dotyczyć człowieka, mianowicie zmiana wiecznego miejsca przeznaczenia. I my możemy ludziom w tym pomóc. Czy może być większa misja? Udostępniać ludziom to, co jest dla nich niedostępne. A niedostępne jest dlatego, że nie znają prawdziwego rozwiązania. Zamknięci w błędnym kole strachu przed potępieniem i zyskiwania sobie przychylności Boga przez dobre uczynki, podczas gdy zasadniczy problem, ich bunt wobec Boga, pozostaje nierozwiązany. A jedyna informacja, jaka do nich dociera, jest taka, że muszą bardziej się starać. Muszą podejmować silniejsze postanowienia poprawy. Nawet jak pójdą do tych, którzy z urzędu powinni im pomóc, słyszą to samo, że muszą się bardziej starać. I przez co jeszcze bardziej zamykają się w błędnym kole, a my możemy udostępnić rozwiązanie. Pomóc wyrwać się z błędnego koła. Możemy pokazać, że w jednej chwili problem potępienia może być rozwiązany. Trzeba tylko zmienić zwrot. Bunt zamienić na zaufanie. Jak się przyjrzeć? Wielka sprawa. Jeżeli naszym życiowym marzeniem jest udostępnianie ludziom pewnych rzeczy, które są dla nich niezbędne, no każdy ma swoją wrażliwość, może w zakresie edukacji, żeby ludzie mieli dostęp do edukacji, dostęp do dobrej pracy, do wolności, do zdrowia, do podróżowania, do ekonomicznej pomyślności i wszelkiego innego rodzaju dostępy do różnych rzeczy, to śmiem twierdzić, że to udostępnianie ludziom możliwości, właśnie przejścia spod potępienia do przyjaźni z Bogiem, trzyma się cały czas na pierwszym miejscu tej listy przebojów. Nie ma czegoś większego. Powróćmy na tyły restauracji, gdzie chłopak pracuje na zmywaku. Kolekcja ciekawych serwetek się powiększa, aż pewnego razu jego ciekawość sięga zenitu i koniecznie musi, chce poznać osobę, która to rysowała. Poprosił menadżerów restauracji, by mógł być choć raz kelnerem i zobaczył autora tych rysunków. Okazał się nim być Bjarke Ingels, najsłynniejszy obecnie architekt na świecie, autor wielu niezwykłych projektów. Chłopak zapytał architekta, czy mogę coś panu pokazać? I wręczył mu album z serwetkami. Czy mógłby pan mi objaśnić choć jeden z rysunków? Strasznie jestem ciekaw. Ok? Jutro rano o 6:00 przed restauracją przyślę kogoś pod siebie.
Tylko ciepło się ubierz, bo pojedziemy bardzo wysoko. To, co my pragniemy ludziom udostępniać, nasze różne marzenia, jest jak, nikomu nie ujmując, taka praca na zmywaku. Wyłącznie z naszej ludzkiej perspektywy. To wszystko kręci się tutaj w tym naszym materialnym świecie. Ale to właśnie nasze marzenie, to udostępnianie innym, bycie dla nich pożytecznym, by dać to, co dla nich niedostępne, czego bardzo potrzebują, może wskoczyć na zupełnie inny poziom. Może zacząć dotyczyć największego problemu, który leży u sedna wszystkich problemów, związanego ze słowem potępienie. Ale do tego potrzebne jest trochę pokory. Bo jedna rzecz jest chcieć, ale zupełnie inna. Być wystarczająco pokornym, by uczyć się rzeczy nowych, bo może jednak znaleźć się wyjątek od tej reguły, że nie może być ktoś mądrzejszy ode mnie. Może się tak jednak zdarzyć. Jeżeli chcemy, żeby Bóg nas użył, potrzebujemy właśnie tego, pokory, tak? Gotowości, by uczyć się rzeczy nowych. Możemy nadal pomagać ludziom w tych sprawach, co dotychczas, gdzie pomagamy, wolność, edukacja, praca, zdrowie, podróżowanie, ale nad tym może wyrosnąć coś nowego, wspaniałego. I jedno drugiego nie musi wykluczać. Nowe powołanie, by udostępniać ludziom lekarstwo na potępienie. Ja myślę, że jakby to do nas tak w 100% dotarło, to byśmy się chyba zerwali z krzeseł. Ale siedźcie, spokojnie. Oczywiście zanim pomożemy innym, by doświadczyli pojednania z Bogiem, potrzebujemy sami tego doświadczyć. Więc jest pytanie, czy to już się stało w moim przypadku? Czy naprawdę otworzyłem drzwi? Czy Chrystus naprawdę zamieszkał? Okazuje się, że problemy z osobistym doświadczeniem tego mogą pojawiać się w kręgach, w których może najmniej byśmy się tego spodziewali. Jeszcze raz popatrzmy na te słowa z Księgi Apokalipsy 3, gdzie Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Te słowa w Księdze Apokalipsy zostały napisane bezpośrednio do jednego z kościołów w tamtych czasach, do kościoła w Laodycei. Była to wspólnota, w której ludzie uważali się za tych, którzy pojednali się z Bogiem, zaprosili Chrystusa. Jednak wielu z nich nie wykazywało owoców tej decyzji. Brakowało przejawów, symptomów. Ich życie nie potwierdzało. Tak właśnie było w kościele w Laodycei. Niektórzy ten prawdziwy przełom mieli jeszcze przed sobą. Jeszcze nie doświadczyli tych 180 stopni nawrotu. Chrystus w nich jeszcze nie zamieszkał. To jak mogliby pomagać w tym innym? A gra idzie o najwyższą stawkę, o wieczność. Dlatego właściwym podejściem, gdy nie widać owoców, jest taka zachęta. Upewnij się, że odwróciłeś, czy odwróciłaś się od buntu i zaprosiłeś Chrystusa. Nie musimy nawet tego do końca rozstrzygać, czy ktoś już kiedyś to zrobił, czy nie zrobił. Czy to będzie nawrócenie pierwszy raz, czy tylko ponowne zaproszenie Chrystusa na
najważniejsze miejsce w życiu. Gdy nie ma owoców tego odwrócenia się do Chrystusa, no zawsze potrzebne jest to samo, tak? Zaproszenie Go na tron swojego życia. Powiesz może z oburzeniem, jak to? To jest wspólnota chrześcijan. Tu wszyscy wierzą. Czyżby? Historia wspólnoty w Laodycei pokazuje, że tak nie musi być. Dlatego zawsze, kiedy brakuje symptomów prawdziwego nawrócenia, symptomów, jak to mówimy, odrodzenia przez Ducha Świętego, a jakie to są symptomy, tak bardzo szybko, bo to jest temat na cały wykład, ale trzy takie symptomy. Fakt, można powiedzieć, historyczny fakt zaproszenia Chrystusa do swojego życia, że coś takiego się zdarzyło. No, zaprosiłeś, tak? Konkretnie zaprosiłeś, tak, zaprosiłem. Po drugie, świadectwo w sercu od Ducha Świętego, że Chrystus we mnie zamieszkał, że jestem dzieckiem Bożym, że budzę się w środku nocy, w strachu, iż tam w zdrowiu, czy w środku COVID-a, nieważne. I jest pytanie, to kim ty jesteś? No, jestem dzieckiem Boga. Duch Święty potwierdza. A jak nie potwierdza, no, coś z tym symptomem jest nie tak. No i trzeci symptom, przemienione życie w postaci pewnych konkretnych zmian, jakich Duch Święty dokonał, zmian, jak to mówimy, w sercu, tak? Na przykład nowej miłości, nowego do ludzi, nowej świadomości grzechu, nowe pragnienie przebywania z chrześcijanami. Wiele jest możliwych takich zmian. Wystarczy jedna taka, żeby już była symptomem, że Duch Święty coś we mnie dokonał. Dlatego zawsze, gdy ktoś doświadcza braku symptomów odrodzenia przez Ducha Świętego, powinien usłyszeć te słowa. Upewnij się, że jesteś chrześcijaninem. Upewnij się, że prawdziwe nawrócenie masz już za sobą. Czy dopiąłeś już te 180 stopni, czy jednak niekoniecznie. Gra idzie przecież o najwyższą stawkę. Więc jeżeli nie masz pewności, możesz powiedzieć Chrystusowi: zapraszam Ciebie, otwieram drzwi. Zapraszam na tron mojego życia, na najważniejsze miejsce, jedyne miejsce, na które Jezus da się zaprosić. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Gdy coś takiego się zdarzy, możemy podjąć wyzwanie, pomagać innym, udostępniać im rozwiązanie największego problemu, jaki mają. Możesz udostępniać ludziom wiele rzeczy, ale jeżeli pomagasz w wyjściu spod potępienia, no, czy może być coś większego? Czy można pożałować w życiu czegoś, by to ludziom dawać? Jak pomóc ludziom? Jak pomóc ludziom zobaczyć problem, lepiej zrozumieć? Przeczytajmy jeszcze raz wers 3b, to drugą część naszego fragmentu. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Co Bóg zrobił, by ta zmiana potępienia w przyjaźń była możliwa? Posłał swojego Syna w ciele podobnym do naszych ciał, czyli takim samym, dokładnie, Syn Boży stał się w pełni człowiekiem i miał to ciało właśnie po to, by w tym ciele przyjąć na siebie nasze winy i w tym ciele za nie zapłacić, bo to ma być zapłata za nas na krzyżu. I tak się stało. Czytamy, że Bóg Ojciec wydał wyrok potępiający grzech. Gdy na Chrystusie spoczęły nasze winy, Bóg wydał wyrok i wykonał go. Chrystus umarł.
kara za nasze winy została zapłacona. I w ten sposób uwolnił nas od wszelkiej winy, kary. Możemy pomóc ludziom to rozumieć. Ludzie myślą, co jeszcze mam robić i co jeszcze do tego, żeby nie popaść w potępienie. Już w to potępienie popadłaś, ale teraz potrzebujesz zaufać, że Jezus to wziął na siebie. I nie ma takiej potrzeby, a nawet takiej możliwości, żeby samemu zapłacić, bo Chrystus to już uczynił. I tą swoją wspaniałą ofiarą obejmie każdego, kto szczerze się odwróci od buntu do zaufania. Bardzo ciekawe to jest dalej, ale na pewno to już wiele razy słyszeliście. Dobra. Powracając do restauracji, następnego dnia rano o 6:00 chłopak pojawia się, gdzieś jest zabierany. Bjark Ingels, poruszony tym zainteresowaniem chłopca, zaprosił go do swojej pracowni architektonicznej, do firmy Big, następnie na place budowy, na szczyty wspaniałych wieżowców, i chłopiec mógł zobaczyć, doświadczyć, jak powstają te najsłynniejsze dzieła zapewniające ludzkości pewne niezwykłe środowisko. To ilustracja, bo my możemy udostępniać ludziom coś, co dla nich jest niedostępne. I czy może być coś większego i donioślejszego niż właśnie rozwiązanie tego największego problemu? Co warto poświęcić, by być przez Boga w tym dziele użytym? Może przede wszystkim swoją dumę, wyniosłość, swoją własną mądrość, która ta nasza mądrość w tym mocniejszym świetle może jednak okazać się głupotą. Być otwartym, by uczyć się rzeczy nowych, uczyć się, jak mogę być użyty przez Boga w tym wielkim udostępnianiu ludziom tego wszystkiego.